Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Espresso. Tym razem to będzie kolejny eksperymentalny odcinek, ponieważ będzie to w pewien sposób relacja z Rock Day. Oto, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Na samym początku posłuchasz części z naszej dyskusji na temat orientacji biznesowej rekrutera. To będzie mały wycinek i miej świadomość tego, że niektóre wątki nie są idealnie sklejone. To wynika z tego, że mikrofon niestety był w stanie zbierać tylko i wyłącznie mój głos, a była to godzinna dyskusja. Zaraz później przejdziemy do krótkich rozmów z Kasią Tank, Karoliną Latus i Kasią Ubysz. To wszystko wydarzyło się jednego dnia właśnie podczas Rock Day we Wrocławiu. Wydarzenie niesamowite, tak więc jeżeli będziesz mieć okazję kiedyś dołączyć do Rock Day'a, wziąć udział w Rock Day'u, to serdecznie Ci to polecam, ponieważ naprawdę moim zdaniem jest to najlepsze HR-owe wydarzenie, w jakim miałem okazję brać udział, a uwierz mi, brałem w niejednym, zarówno z perspektywy osoby występującej, jak i z perspektywy osoby po prostu biorącej udział w konferencji. Teraz już nie przedłużam i zapraszam Cię do posłuchania tego odcinka. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, ale firmy są po to, żeby zarabiać pieniądze. Nie? Jakby mało firm jest po to, żeby nie zarabiać, chociaż tutaj może ktoś kojarzy, Patagonia ostatnio trochę zmieniła swój model i 98% zarobków w Patagonii idzie na to, na fundusz ekologiczny, proekologiczny. Ciekawy koncept, natomiast myślę, że większość naszych firm jednak jest po to, żeby zarabiać pieniądze. A żeby zarabiać pieniądze, to musimy być biznesowo efektywni, więc faktycznie każdy tak naprawdę w firmie powinien być biznesowo efektywny. No i teraz jest pytanie, co wy robicie, żeby być biznesowo efektywni? Jesteście rekruterami wszyscy, tak? Albo prawie wszyscy. Jakie rzeczy możemy robić, aby być efektywni biznesowo? Poznać kulturę organizacyjną, strukturę, wartości, potrzeby, cele. To jest moim zdaniem jak na razie najważniejsze z perspektywy biznesowej. Jak najbardziej. Perspektywa krótko-długoterminowa mega istotna. Mega istotna. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli my będziemy patrzyli tylko i wyłącznie na kandydata tu i teraz, tego, bo nam hiring manager zlecił znajdź, my znajdujemy, ale okazuje się, że to jest człowiek, który jest bez sensu, nie? Bo on jest, w ogóle nie wpisuje się w strategię długoterminową firmy. No dobra, czyli mamy cele. Ja się zgadzam z tym, że kultura jest ważna, wartości są ważne i wszystkie te inne rzeczy są ważne. Z perspektywy rekrutacji są ważne. Ale z perspektywy biznesowej są jeszcze inne rzeczy. Jest cele i co jeszcze? Kurde, kwestie finansowe, nie? Po to, żeby zarabiać hajsy. Proste. Proste. Okej, okay, to wiemy po co i tak dalej, i tak dalej. A teraz zejdźmy do spodu. Wasza codzienna praca. Co wy możecie zrobić, żeby lepiej zrozumieć biznes? Większą wartość wnosić. Jak to zrobić? Wracacie w poniedziałek, co zrobić? Dawaj. Uczyć się marketingu, sprzedaży, czytać czasopisma branżowe, nie tylko czasopisma HR-owe. Nie? Ja lubię HR Business Partnera i tam inne magazyny. Napisałem ze 3 artykuły, ale bez sensu jest siedzieć tylko w sosie HR-owym. Czy bez sensu z perspektywy biznesowej. I mega zgoda z tym, żeby uczyć się sprzedaży i marketingu. Kto z Was uczy się sprzedaży i marketingu? Tutaj mamy też, tak? No i super. No i super. A reszta dlaczego, nie? Budujemy relacje. Budujemy relacje to jest jedna z kluczowych rzeczy faktycznie dla zbudowania swojej orientacji biznesowej. Relacje wewnątrz firmy. Relacje wewnątrz firmy z różnymi działami, zwłaszcza jeżeli wewnętrznie rekrutujecie tutaj, nie? Mega istotna rzecz. Tu się w pełni zgadzam. To jest też kwestia relacji, jaką mamy z hiring managerem. Czy my rozumiemy dobrze, gdzie chcemy człowieka znaleźć i po co? Jakie pytania możecie zadawać hiring managerom? Jakie pytania zadajecie, żeby dobrze zrozumieć, na jaką pozycję rekrutujecie? Pracę. Bardzo dobre pytania, ale będę się czepiał dzisiaj, bo dzisiaj mówimy o orientacji biznesowej. To są bardzo dobre pytania z perspektywy rekrutera, HR-owe, nie? Tylko jeżeli będziemy tylko i wyłącznie w ten sposób myśleć, to biznes, szeroko rozumiany, taki outside HR, myśli o nas, no to są ci, którzy sobie mazaczkami po flipchartach lecą, nie? Albo mówią, że wartości są ważne. I tęcza, i jednorożce, i tak dalej. Tylko, że dla nich ważne są pieniądze. Co ten człowiek ma osiągnąć, nie? W perspektywie 6-12 miesięcy na przykład. Jak najbardziej. Czyli pytanie o potrzeby. Jakie realnie potrzeby
ma wnieść to nowe stanowisko, czy ten nowy człowiek do zespołu. I teraz zwróćcie uwagę, ja chcę trochę podsumować to, co powiedzieliśmy do tej pory. Zwróćcie uwagę, jak kolosalną różnicę to zrobi w waszej relacji z hiring managerem i w ogóle z firmą. Jeżeli będziecie wiedzieli, po co ma być nowy człowiek, co on ma robić, jak ma robić, to możecie z nim rozmawiać i później wnieść człowieka, który wniesie większą wartość. Możecie rozmawiać z hiring managerem o jego metrykach, o tym, na czym jemu najbardziej zależy. Bo hiring manager ma dowieść wynik. Wy myślicie o swoim wyniku, nie? Żeby dostarczyć CV-ki, czy dostarczyć kandydata, czy dostarczyć ostatecznie pracownika. Ale jakie metryki ma wnieść hiring manager? Ale my musimy to zrozumieć. My musimy znać potrzeby, nie? Jeżeli rekrutujemy tylko do IT, tylko deweloperów, no to wejdźmy głęboko w to. Nie? Wejdźmy głęboko w to. Wyobraźmy sobie sytuację. Mamy firmę, w której zatrudniamy programistów i ich outsourcujemy na zewnątrz. Bardzo prosty model. Czy uważacie, że czasami może mieć sens, żeby zatrudnić za tyle samo, co będziemy sprzedawać? Czy dla firmy na dzień dzisiejszy to jest dobry deal, czy zły? Czy neutralny, bo sprzedaję i kupuję za tyle samo. Z jednej strony, nie, jak mamy koszty biura, koszty, nie wiem, marketingu i tak dalej, one są po prostu sobie są. I teraz możemy teoretycznie doliczać te koszty do człowieka i myśleć sobie, o Jezu, nie opłaca nam się, albo mieć świadomość tego, że każdy zatrudniony pracownik, na którym zarabiamy cokolwiek, przybliża nas do tego, że te koszty stałe się rozkładają na więcej osób, czyli na każdą osobę jest mniejsze obciążenie. Wiemy, o co chodzi? Okej. Znowu, czy to jest proste, czy to jest oczywiste, czy to jest naturalne dla nas? Zazwyczaj nie, bo my o wartościach, o kulturze, o atmosferze i tak dalej. Ja to rozumiem, bo ja też tak mam, nie? Ale jeżeli chcemy być, a zwróćcie uwagę, że o tym mówiliście na samym początku, że mamy być partnerem, chcemy być poważnie traktowani, chcemy wnosić większą wartość, to nie ma innej drogi. No nie ma innej drogi. Załóżmy, że wychodzicie stąd dzisiaj, nie? Wychodzicie, wracacie w poniedziałek do firmy. Co możecie zrobić dzisiaj, teraz, już, w tym momencie, w tym tygodniu przyszłym, żeby przesunąć się dalej na skali orientacji biznesowej, na swojej kompetencji orientacja biznesowa. Co możecie zrobić? Tak, żebyśmy wyszli stąd, z tej dyskusji, z jakimiś konkretnymi rzeczami. A skąd tą argumentację możemy wyciągnąć? No między innymi z lepszego wywiadu z hiring managerem i lepszego zorientowania się w biznesie. Jakich ludzi mamy, ile oni zarabiają w tym teamie, w tym danym zespole, w tym danym projekcie, co mają wnosić, co ten człowiek ma wnieść, nie? Czy ma wnieść też komunikację z klientem, czy ma wnieść jakiekolwiek skille przywódcze, czy ma tylko wnieść swoje deweloperskie, jeżeli mówimy o IT. Powtórzę pytanie, bo wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że my pracujemy z firmą, firma nam nie chce odpowiedzieć. Nie? Okej. Okay. Firma nam nie chce odpowiedzieć na pytanie biznesowe. Czy na to ktoś ma pomysł? Słuchajcie, intencja jest kluczowa, nie? Po co ja go pytam? Czy pytam go z głupiej ciekawości, czy pytam go, bo jestem wścibski, czy pytam go, żeby dostarczyć mu lepszych kandydatów szybciej, lepszych jakościowo, lepiej go obsłużyć, bardziej dopasowanych i tak dalej. Chcę oszczędzić Twoje pieniądze, chcę, żebyś miał szybciej kandydata, lepszego kandydata. Te odpowiedzi mi w tym pomogą. Pytanie, czy chcesz mieć kandydata szybciej, lepszego i bardziej dopasowanego? No nikt nie odpowie nie. Nie? A swoją drogą to są umiejętności też sprzedażowe. Nie? To, jak uargumentujemy coś, to jest kwestia sprzedażowa. Słuchajcie, jest w zarządzaniu projektami taki piękny trójkąt, czyli zakres, czy w tym momencie wymagania, koszt, pieniądze i czas. I co trzeba powiedzieć? Wybierz dwa, a jak ma być bardzo dobrze, to wybierz tylko jedno. Czyli ma być albo bardzo tanio, albo bardzo szybko, albo bardzo dobrze. Czyli jak ma być coś bardzo, to tylko jedno. Wybierz i to samo się tyczy w rekrutacji. Nie, jak ma być idealny kandydat szybko i za małe pieniądze? No raczej nie. Wiemy, nie? Ale czasami musimy to powiedzieć. To jest kwestia, zwróćcie uwagę, powiedziałem, zarządzanie projektami, nie? Zarządzanie projektami często jest bliższe działom sprzedaży, właśnie jakiegoś tam project managementu i innym, więc jak będziemy z nimi rozmawiać ich językiem, rzeczy, które oni rozumieją i będziemy je przekładać na nasze rzeczy, na rekrutacyjne, HR-owe i tak dalej, to oni będą to lepiej rozumieć. Jedna rzecz, którą ja chcę Was zostawić dzisiaj. Myślcie o kosztach, myślcie o zyskach, myślcie o wskaźnikach finansowych, myślcie o tym, ile Wy zarabiacie, dlaczego Wy tyle zarabiacie, ile zarabiają ludzie i dlaczego tyle zarabiają. Myślcie o pieniądzach w kontekście biznesu. Będziecie bardziej szanowani, jeżeli będziecie patrzyli na swoją firmę, tak jakby to była Wasza firma.
nie swoja firma, gdzie ja tylko pracuję i wyrabiam swoje 8 godzin, ale to jest moja firma, to znaczy, że ja mam przynieść do niej przychód, mam się dla niej opłacać i zadania, które realizuję, mają się opłacać. Im bardziej będziecie tak myśleć, i to jest, wiem, że trudne, bo my tego nie chcemy, a nie chcemy dlatego, że no kurde, nie chcemy swojego biznesu mieć, ale im więcej będziemy o tym myśleć w ten sposób, tym bardziej będziemy szanowani. Tym bardziej będziemy szanowani, tym właśnie złapiemy tą relację, tym będziemy lepiej postrzegani, tym łatwiej nam też będzie pracować. Więc do tego Was serdecznie zachęcam. I dziękuję, bo mamy fudo. Kasia, jesteś współorganizatorką Rock Day. Powiedz, czym w ogóle Rock jest? Rock to jest skrót od Recruitment Open Community, czyli jak już sama nazwa wskazuje, jest to społeczność dla rekruterów, ale w ogóle wszystkich osób, które się interesują tematyką, szeroko pojętą tematyką HR, bo staram się wprowadzać takie tematy jak marketing rekrutacyjny, EB, jakieś takie tematy HR-owe, a teraz także społeczne. No dobra, to wiemy, że jest to społeczność, a dzisiaj mamy wydarzenie, ale to nie jest konferencja. To co to jest? Tak, to jest antykonferencja i to jest takie poprawione tłumaczenie z angielskiego, bo inspiracją dla naszych wydarzeń są unconferences, które w rekrutacji w HR-ze promował Bill Burman, organizator wydarzeń True. I tak na przykład ja zetknęłam się z formatem po raz pierwszy podczas wydarzenia True London, gdzie jest troszkę mniej, powiedziałabym, takiej oprawy formalnej może niż u nas, to znaczy pojawiają się moderatorzy, oni moderują dyskusję, natomiast no jakby ten program właściwie wyłącznie z tego się składa. U nas jest troszkę więcej takiego formalnego wsparcia, można powiedzieć, i staramy się, żeby jednak była też jakaś prezentacja, tak żeby każdy z czymś dla siebie wyszedł, ale na pewno podstawą formatu są właśnie dyskusje. Dlaczego? Powiedz, skąd w ogóle taki pomysł i dlaczego zdecydowaliście się na prowadzenie antykonferencji i dlaczego ten format, a nie po prostu zwykła konferencja? Przecież to jest standardowe. No właśnie, a mam takie wrażenie, że z konferencji czasem jest trudno wyjść z mądrą wiedzą, bo polega na tym, że siedzimy i oglądamy, czy też słuchamy o tym, jak ktoś odniósł sukces, co jest bardzo trudno. Po pierwsze w pół godziny omówić, wskazując na kontekst tego sukcesu. No i w związku z tym niekoniecznie musi się przełożyć na to, czy my będziemy w stanie w podobny sposób podziałać. Zresztą nawet jeśli to zrobimy, to zasadniczo odtwarzamy tylko to, co już zrobił ktoś inny. I ten format dyskusji ma wspierać takie nowe rozwiązania. Czyli przychodzimy, każdy jest odpowiedzialny za to, z czym wyjdzie. To też jest taki nowy trochę pomysł, tak? Bo my jako uczestnik nie mamy już takiej bezpiecznej pozycji, że siadamy i słuchamy i może nas ktoś zachwyci, a może nie, tylko my jako uczestnik musimy coś też od siebie dołożyć. Jesteśmy współodpowiedzialni za tworzenie wartości. No i to jest dużo dla nas bardziej takim pomysłem związanym właśnie ze społecznością. O ile sam Rock Day organizujemy od 5, może 6 lat, tu się kłania moja starość, już nie pamiętam, jak mi Facebook nie przypomni, to nie pamiętam, to w tym roku zaczęłyśmy to już robić na poważnie z Karoliną Latus, czyli z takim mocnym wsparciem od SupersourceMe i to też myślę trochę zmieniło wygląd wydarzeń, bo one do złudzenia mogą przypominać konferencję w takim sensie, że jest fajnie zorganizowane jedzenie, jakieś są atrakcje, ale poza tym jednak zachowujemy ten format dyskusji i myślę, że to tak naprawdę daje najlepsze elementy z obu światów dla uczestników. No dobra, pięknie brzmi. Oczywiście zapraszamy wszystkich, żeby uczestniczyli w kolejnych Rock Dayach, bo macie turnę po Polsce. Natomiast ostatnie pytanie do ciebie, skoro chcemy, żeby uczestnicy Rock Day, nie mam pojęcia, jak taki anglopolszczyzm powinniśmy odmieniać. Jeżeli chcemy, żeby nasi słuchacze też wyszli z czymś, to z czym ty byś chciała zostawić słuchaczy dzisiaj, w tym momencie? Ja bym chciała przede wszystkim, żeby
ludzie się troszkę bardziej otworzyli, brać czynny udział w tych dyskusjach, które się toczą, nie tylko na wydarzeniach, ale też w naszych firmach. Czasami mamy takie podejście, zwłaszcza w rekrutacji, przychodzimy do firmy, jesteśmy świeży, ktoś nas czegoś uczy od zera i mamy takie wrażenie, że my jeszcze nie mamy czego wnieść. To, co usłyszałam dzisiaj od jednej z uczestniczki, to było super. Powiedziała najpierw, że ona potrzebuje znaleźć dyskusję, gdzie jako osoba, która jeszcze nie weszła w świat rekrutacji, czegoś się nauczy. Po dyskusji powiedziała, że nie tylko dużo się nauczyła, ale też już była w stanie dodać coś od siebie. I myślę, że to jest ważne. To świeże spojrzenie, ono jest niesamowicie istotne i ta świeża perspektywa może zmieniać wiele, więc nie bójmy się w firmie czy w dowolnej społeczności, której jesteśmy częścią, tym podzielić z innymi i zobaczyć, co się stanie. No i super, ja do tego dodam jeszcze, żeby nie bać się brać udziału w dyskusjach w internetach, LinkedInach, Facebookach i wszystkich innych miejscach, bo warto podzielić się swoim punktem widzenia. Zapraszamy na kolejne Rock Day'e i do usłyszenia. Super, dzięki, do usłyszenia. Rozmawiam teraz z Karoliną. Karolino, powiedz proszę, kim jesteś, ale w trzech słowach. Masz trzy słowa, żeby powiedzieć, kim jesteś. Przede wszystkim jestem człowiekiem, jestem kobietą i jestem miłośniczką psów, a może jeszcze być czwarty, no przyjaciółką dalej. Kasi Tank. Super, jesteś przyjaciółką Kasi Tank, z którą już rozmawiałem i już nas słuchacze słyszeli. Z Kasią rozmawiałem o dzisiejszym wydarzeniu, o tym w ogóle, jaki jest koncept tego wydarzenia, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Z tobą chciałbym porozmawiać o waszym innym przedsięwzięciu, pewnie powinienem powiedzieć głównym przedsięwzięciu. Jak myślisz, o co pytam? O warsztaty albo podręcznik. O warsztaty i podręcznik, czy o wszystko, co robicie. Powiedz proszę trzy słowa. Dobra, teraz już nie te trzy słowa takie prawdziwe, ale powiedz trochę więcej. Dlaczego? Dlaczego to robicie, co robicie i co to jest? Przede wszystkim skupiamy się na szkoleniu rekruterów z zakresu sourcingu, z tego względu, że w Polsce bycie rekruterem i sourcerem bardzo często jest pomieszane. Natomiast kiedy wyjechałyśmy na konferencję do Amsterdamu, czy nawet do Czech, są stricte organizowane konferencje dla sourcerów. I to jest bardzo ważne, żeby rekruterzy w Polsce mieli te kompetencje sourcingowe, które tak naprawdę są niezbędne też do wyszukiwania kandydatów. Okej, okay, czyli powinniśmy rozdzielić funkcję rekrutera na dwie, czy i powinien być sourcer jako oddzielne stanowisko i rekruter jako oddzielne stanowisko, czy po prostu rekruter powinien edukować się w kompetencjach sourcingowych? To jak zwykle zależy, nie? To jest skomplikowana sytuacja i teraz troszeczkę rozwinę koncept, bo faktycznie w innych krajach bardzo często jest rozróżnienie na rekrutera i sourcera. Natomiast kwestia jest tego, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy sourcing, bo w wielu firmach sourcer to jest tylko taka osoba, która ma wyszukać kandydata, zrobić longlistę i przekazać ją dla rekrutera. Natomiast jeżeli tak się dzieje, to w jaki sposób sourcer ma wiedzieć, kogo szuka? Jeżeli nie ma kontaktu z kandydatem, potencjalnym kandydatem, bo też my jako rekruterzy mamy tendencję do tego, żeby wszędzie widzieć kandydatów, na ulicy wszędzie są kandydaci, tak naprawdę są potencjalni kandydaci. Więc skąd on ma wiedzieć, jakie na przykład słowa czy frazy kluczowe dobrać, jeżeli nie spotkał się z daną branżą, nie skontaktuje się z tym potencjalnym kandydatem. Więc według mnie ważne jest, żeby sourcerzy również mieli kontakt z ludźmi, nawet taki wstępny. I to, co my często robimy, kiedy robimy sourcing, to ja mówię, że dzwonimy do takich przestrzelonych kandydatów i pytamy się, co byłoby dla nich interesujące te 3-4 lata temu. Albo gdzie powinniśmy szukać takich osób, gdzie ich znaleźć, bo my, wychodząc z założenia, że wiemy wszystko i wiemy, gdzie szukać, tak naprawdę nie wiemy. Jeżeli nie siedzimy w danej branży, w niej nie jesteśmy, to bez pomocy tych kandydatów, którzy są już level wyżej, tak naprawdę ciężko jest nam zrealizować dobrze sourcing. Powiedziałaś magiczne słowa, czyli wiemy, czy wydaje nam się, że wiemy wszystko. To ja bym chciał cię zapytać o to, bo macie dużo doświadczenia z sourcerami, rekruterami, spotykacie się z nimi na wydarzeniach, na warsztatach, w wielu innych miejscach i przestrzeniach. I teraz jak oceniasz na ten moment według ciebie aktualny poziom polskiej rekrutacji, polskich rekruterów? I tutaj proszę bez pudrowania, jeżeli jest źle, to powiedz, że jest źle. To nie jest tak, że jest źle. To jest trochę dłuższy będzie wywód, ale postaram się nie zgubić myśli.
To, co mnie najbardziej boli w polskiej rekrutacji, bo jeszcze też oddzielę rekrutację od sourcingu i też trochę parę słów chcę powiedzieć na temat poziomu sourcingu. Jeżeli chodzi o rekrutację, to wydaje mi się, że ciągle pokutuje takie przekonanie, że rekrutacja jest bardzo prosta i można od tego zacząć w ogóle swoją karierę. I bardzo często działy rekrutacyjne nie są doceniane w firmach, no a przecież to są osoby, które mają rekrutować osoby, które będą nam przynosić czy sprzedaż, czy dowozić jakieś inne rzeczy. I teraz, jeżeli my zatrudniamy osoby, które nie mają doświadczenia, które dopiero rozpoczynają swoje kroki, no to to nawet nie jest ujma dla tych osób, tylko no one nie mają życiowego po prostu doświadczenia, więc skąd mają wiedzieć, jak rozmawiać z jakimś dyrektorem czy CEO? Po prostu nie mają prawa tego wiedzieć. I my wypuszczamy te osoby i potem są właśnie takie kwiatki, że jak alternatywne zastosowanie dla cegły, tak? I pojawiają się takie pytania, albo gdzie się widzisz za 5 lat? Więc te osoby nie mają doświadczenia i rekrutują. A kwestia sourcingu jest jeszcze inna. Do nas zgłaszają się firmy, które zawsze chcą zaawansowane szkolenie sourcingowe. Właściwie rzadko się zdarza, żeby firma chciała podstawowe i deklaruje, że grupa dopiero raczkuje. Natomiast my zawsze robimy test sourcingowy. I przez 3 lata, jak robimy z Kasią szkolenia, dopiero jedna firma tak naprawdę miała zaawansowane szkolenie. To dużo pokazuje o poziomie. Bardzo dziękuję. W bardzo taki dyplomatyczny sposób powiedziałaś, jak wygląda poziom. Dobrze, a to powiedz w takim razie, myśląc trochę o tej pierwszej części twojej wypowiedzi, czyli kwestii tego, że rekruterzy, rekrutacja, w ogóle dział rekrutacji jest postrzegany jako ten entry level, jako początek kariery w HR-ze, bo ja się z tym zgadzam, bardzo często tak jest, to co zrobić, żeby było inaczej? I teraz z jednej strony dla tych osób, które już dzisiaj są w rekrutacji, a z drugiej strony na przyszłość, jak w ogóle zmienić to postrzeganie? Masz na to jakiś pomysł? Może też kwestie gdzieś tam odniesienia się do innych krajów, jak wspominałeś też o Holandii przed chwilą chyba. Tak, ale to, co teraz mi też przyszło do głowy, to w Polsce, jakbyś powiedział, ile procent działów HR, bo już weźmy to razem, stanowią kobiety? Dużo. Strzelam w 70-80. Też dyplomatyczna odpowiedź. Ja myślę, że nawet więcej. Jak pojechaliśmy do Holandii na konferencję HR-owo-sourcingową, to ten podział był mniej więcej porówno. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego w Polsce tak jest, że głównie kobiety zajmują się HR-em? A co jest ciekawe, to już taka myśl też między nami, to jest moje osobiste badanie, które prowadzę. Spoko, nikt nas nie słucha. Osobiste moje badanie, które sobie prowadzę, bo na stanowiskach wyższego szczebla już jest więcej mężczyzn. I teraz pytanie, skąd oni się biorą, jeżeli niżej są głównie kobiety? Bardzo bym chciała takie badanie zrobić, więc może też byś się chciał przyłączyć do tego badania, bo mogą być ciekawe wnioski. Jakie było twoje pytanie? Moje pytanie było takie, co mamy zrobić. Co zrobić, żeby rekrutacja była inaczej postrzegana, była bardziej wartościowa może z perspektywy biznesowej, a może lepiej rozwinięta, a może, no, jakie tutaj w ogóle ścieżki widzisz, nie? To jest trochę pytanie, quo vadis z rekrutacją. Wydaje mi się, że to wielotorowo trzeba by zadziałać. Po pierwsze, szkolić rekruterów, ale bardziej szkolić, rozmawiać z tego, w jaki sposób komunikują się z kandydatami, bo komunikacja jest super ważna też w kwestii tego, jak są odbierani kandydaci, rekruterzy, bo jeżeli przeklejamy wiadomości, piszemy do wszystkich to samo, mylimy się w imionach, podajemy Pokemona jako technologię w IT, bo nie wiemy, co jest napisane na przykład na profilu programisty, to sami tak naprawdę jako rekruterzy się wkopujemy i sprawiamy, że jest opinia o nas taka, jaka jest. Więc to jest kwestia pierwsza, uczyć komunikacji rekruterów. Druga kwestia to już jest na szczeblu wyższym osób, które budują działy rekrutacji, żeby pomyśleć o tym, żeby dywersyfikować, na przykład osoba, która rozpoczyna swoją ścieżkę kariery w rekrutacji, zajmowała się innymi stanowiskami niż osoba, która już ileś tam lat pracuje. Weryfikowałabym chyba też bardziej kompetencje osób, które wchodzą do HR-u i sprawdzała, czy ta osoba
nie wie po prostu, co ma ze sobą robić, czy faktycznie chce pracować z ludźmi. Jaką radę dałabyś młodym, dopiero zaczynającym rekruterom, którzy chcą daleko dojść na swojej drodze zawodowej? Przede wszystkim zapytałabym sama siebie, co mnie motywuje. Czyli to jest dokładnie to samo, co nad czym my się zastanawiamy, pisząc do potencjalnych kandydatów. Zastanawiamy się, co ich motywuje, żeby przyszli do nas do pracy, czyli zmienić trochę perspektywę. Nie czego my chcemy jako firma, tylko czego może chcieć ten kandydat. I dokładnie to samo bym zapytała samą siebie. Co mnie motywuje, żeby wykonywać tą pracę? Bo może się okazać, że po tej całej autorefleksji, bo to też zobacz, jak rzadko my sobie zadajemy pytania, co my chcemy w życiu robić, tylko idziemy za jakimś ciosem, albo bo teraz takie stanowisko jest popularne, czy łatwo jest się tam dostać. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga to, co jeszcze mówisz, że ta osoba ma być topowym rekruterem. My się śmiejemy z Kasią, że my będziemy mieć pracę zawsze, dlatego że bardzo często rekruterzy po roku, dwóch awansują, przestają rekrutować. Tylko trafiają do działów wewnętrznych na przykład i zaczynają robić już zupełnie coś innego. Więc to jest kolejne pytanie, które ta osoba musi sobie zadać, czy ona chce cały czas być w rekrutacji, bo to jest ciężka praca. To jest cały czas praca z ludźmi. Ale w ogóle osobie, która wchodzi na rynek pracy i myśli o tym, żeby być rekruterem, to powiedziałabym, żeby spróbowała popracować w agencji pracy, popracować w dziale wewnętrznym, bo to jest zupełnie inna praca i dopiero sprawdzić, czy to jest dla mnie. I sprawdzenie, odpowiedzenie sobie na przykład nie, to mnie nie kręci, jest okej. I to jest też coś, czego ludzie się boją powiedzieć, że zrobiłam błąd albo poszłam nie w tym kierunku, w którym chciałam. Czyli krótko podsumowując, trzy porady dla młodych rekruterów to płodozmian, rekrutacja i samoświadomość, czyli zadajmy sobie pytanie, czego my chcemy, dlaczego chcemy i po co chcemy. Czy jest coś jeszcze, z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy? Chciałabym, żeby przede wszystkim ludzie zaczęli wierzyć w swoją intuicję, bo wszyscy my ją mamy, tylko my jej zupełnie nie słuchamy, a ona w dobrym kierunku nas prowadzi. Pięknie, też to polecam. Do usłyszenia z kolejnymi gośćmi w kolejnych odcinkach. Cześć Kasiu, powiedz mi, czym się zajmujesz? Cześć, zajmuję się szeroko pojętym marketingiem, a w tym też marketingiem rekrutacyjnym. No właśnie, o tym będziesz mówiła, a przynajmniej moderowała dyskusję. To powiedz może, czym jest marketing rekrutacyjny, czy to jest to samo co employer branding, czy może jednak coś innego? Zdecydowanie wydaje mi się, że można rozróżnić te dwa aspekty. Employer branding zajmuje się bardziej dogłębnym zrozumieniem wizerunku pracodawcy, brandingu, tego, co on chce powiedzieć, do kogo chce powiedzieć, a marketing rekrutacyjny go bardzo mocno w tym wspiera, czyli znajduje kanały dotarcia do kandydatów. Okej, kanały dotarcia do kandydatów. I czemu jako HR-owcy powinniśmy się tego uczyć? Myślę, że pomoże nam to szybciej i trafniej dotrzeć do tej grupy odbiorców, która będzie zainteresowana naszymi komunikatami. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że jako HR-owcy zazwyczaj mamy pewien zestaw narzędzi, z których cały czas korzystamy i wejście w świat marketingu może też nam dać pewną przewagę konkurencyjną, ponieważ zaczniemy używać trochę innych kanałów, trochę innej komunikacji, która zaskoczy kandydata i przykuje jego uwagę. Okej, a jakbyś miała podać trzy tipy dla rekruterów, HR-owców ze świata marketingu, to co by to było? Zdecydowanie automatyzacja procesów, żeby oszczędzać czas i móc się skupić na innych rzeczach, czyli sprawdzenie, gdzie najwięcej czasu zabiera nam taka robota papierkowa, klikanie, powtarzanie pewnych rzeczy, powtarzanie wiadomości i zautomatyzowanie tego, żeby to robił za nas komputer, bo tutaj możemy oszczędzić dużo czasu, który możemy poświęcić na dużo lepsze rzeczy. Druga rzecz to zdecydowanie też eksperymentowanie na różnych kanałach i też nie chodzenie za tym, co się świeci, czyli to, że jakaś jedna firma zrobiła coś fajnego, na przykład, nie wiem, weszła na TikToka i tam im się powodzi. To nie znaczy, że nam też to wyjdzie tak samo, bo nasze grupy mogą być totalnie inne, ale eksperymentowanie i danie czasu kanałom różnym, na przykład 3 miesięcy, żeby sprawdzić faktyczne ich efekty, czyli nie ocenianie po jednorazowym strzale, ale po długoterminowym. Terminowej albo krótkoterminowej strategii. A skąd mamy to wiedzieć? To znaczy, skąd mamy wiedzieć, od czego zacząć? No bo kanałów jest całe mnóstwo.
Możemy właśnie wybrać wszystkie, a mówisz o tym, żeby się gdzieś tam skupić przez kilka miesięcy na jakimś jednym, dwóch, trzech wybranych kanałach. Skąd mamy wiedzieć, od czego zacząć, jak to liczyć, jak na to patrzeć, jak oceniać te kanały? Tutaj z pomocą przyjdzie nam bardzo ciekawa książka Trakcja, w której został przedstawiony model Bullseye, który polega głównie na tym, że właśnie do środka naszego koła, wokół którego umieszczamy wszystkie możliwe kanały, wybieramy tylko trzy, którymi się zajmujemy w danym przedziale czasowym. Ja proponuję kwartalne strategie i bierzemy trzy kanały, podczas których właśnie te trzy bierzemy trzy kanały, podczas których przez trzy miesiące eksperymentujemy z nimi, staramy się wykorzystać ich potencjał maksymalnie i później zostawiamy te, które nam się faktycznie opłacają, które przynoszą nam najlepsze efekty i dobieramy sobie kolejne z listy, żeby też sprawdzić ich potencjał. Także budujemy sobie bazę dotarcia i kanałów, a jak to liczymy? No tutaj każdy kanał będzie miał swój własny sposób. Warto zasięgnąć porady u działu marketingu, tak, jeżeli ktoś jest od danych u nas, od data research na przykład, to z nimi pogadać, jak ustalić takie wspólne wskaźniki dla właśnie różnych kanałów, bo inaczej ocenimy skuteczność jobboardów, inaczej reklam i na przykład w social mediach, a inaczej na przykład filmu YouTube'owego, tak? Bądź na przykład takiego kanału jak Employee Advocacy i dotarcia do kandydatów, ale jednak ostatecznie celem jest to, żeby przyszli do nas kandydaci i żeby zostali naszymi pracownikami, więc zawsze polecam taki motyw, by głównym celem były dane jakościowe z rozmów rekrutacyjnych, czyli jeżeli kandydat do nas przychodzi na rozmowę, to się go pytamy, jaka była ścieżka tego budowania świadomości właśnie marki, bo to, że on zaaplikował na przykład z jobboarda albo bezpośrednio z naszej strony, to nie znaczy, że on to był pierwszy i ostatni punkt styku, on mógł właśnie widzieć nasz film, mógł widzieć reklamę, mógł usłyszeć od kogoś na konferencji, że zatrudniacie i fajnie jest wypytywać właśnie tych kandydatów, spisywać to w jednym miejscu i później porównywać sobie informacje z perspektywy czasu. Bardzo fajne porady, bardzo fajne tipy. Ja podkreślam książkę Trakcja, Attraction. Książka sprzedażowa, nie bójcie się i wielokrotnie mówiłem, warto się uczyć sprzedaży i marketingu, kiedy pracujemy w HR, żeby lepiej to wszystko zrozumieć, bo wszystko tutaj jest połączone i tutaj mamy kolejną osobę, która to potwierdza, więc tutaj pełna zgoda Kasia. Swoją drogą bardzo, bardzo fajna książka. No dobra, to wiemy, gdzie weryfikować, wiemy, od kogo się edukować, znamy książki i tak dalej, i tak dalej. Czy jest coś jeszcze? Coś jeszcze, jakiś magiczny tip, którego nikt nie zna, a ty znasz i chcesz go nam zdradzić? Magiczny tip to konsekwencja w działaniu, czyli coś, czego nam bardzo często brakuje i takie strategiczne podejście i skupienie się, głębokie skupienie się na jednym temacie, rozgryzienie go. I tutaj mówię, przypuśćmy, budujemy talent pool, ludzie wysyłają nam swoje CV-ki, mamy ich bazę, chcemy utrzymywać kontakt z tymi kandydatami i korzystamy, przypuśćmy, albo z naszego ATS-a do wysyłania tych wiadomości, albo z zewnętrznego narzędzia do mailingu. I teraz przeczytajmy dokumentację, weźmy udział w jakichś eventach tych narzędzi, porozmawiajmy sobie z reprezentantami tych narzędzi, jak wykorzystać w pełni ich potencjał. Skupmy się na tym narzędziu, poznajmy je i wykorzystujmy w 100%. I to jest bardzo trudne i dużo ludzi tego nie robi, powierzchownie korzysta właśnie z tych możliwości, które mają i przez to też dużo tracą, tak? I przeskakują z rzeczy na rzecz, właśnie będą zafascynowanym tym, co robią inne firmy. Więc tak, konsekwencja i głęboki fokus to wydaje mi się, że coś, czym można też dużo ugrać. Jak mówiłaś, to ja mam wrażenie, że chciałaś mnie trochę poroastować, więc ja nie lubię twojej porady. Dlaczego? Wiesz co, no dlatego, że ja jestem turbo niekonsekwentny. Mam takie wrażenie, że jestem właśnie osobą, która coś się zaświeciło, to spróbuję nowego narzędzia, nie wejdę w nie dokładnie i nie zrozumiem dokładnie, tylko
pierwszych kilka funkcjonalności podoba mi się, nie podoba mi się, testuję i testuję kolejne i kolejne i kolejne, więc zdaję sobie sprawę z tego, że ty pewnie o tym nie wiedziałaś, kiedy to mówiłaś, ale to dla mnie było takie, jakbym odczuwał taki roast, bo dokładnie taki jestem. Widzę, że się świeci i to tam biegnę jak taka sroczka. Spokojnie, ja też tak mam i zdecydowanie lubię testować różne rozwiązania, więc pewnie wiesz, bo jesteśmy w tych samych grupach i też testujemy nowe przeglądarki, nowe narzędzia i cały czas się tym jaramy, ale jeżeli chodzi o pracę i strategię, jakby tutaj musimy się na czymś skupić, żeby mieć te efekty. To nie może być powierzchowne, bo powierzchownie to wiadomo. I jeszcze ostatnia taka rzecz, którą chciałabym dopowiedzieć do tych rad, to też robienie sobie retrospektyw po tym, jak coś wypróbujemy, czyli po jakimś czasie wrócenie do tego, spisanie, co nam wyszło, co nam nie wyszło, czego się nauczyliśmy. I jakby jeżeli przetestujemy 5 kanałów, to będziemy mogli wtedy stwierdzić, że faktycznie jakby co nam one dały i zobaczyć taką głębszą strukturę, tak? Czego się uczymy, co wydobywamy z tego, co nam nie wychodziło, więc retrospektywy też polecam mocno. Super, dzięki wielkie. Dzięki. Bardzo dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka relacji z Rock Day. Mam nadzieję, że była ona dla ciebie wartościowa. Jeżeli chcesz więcej treści od HR Espresso, to zasubskrybuj podcast na Spotify, Apple Podcast, a jeśli chcesz wejść jeszcze głębiej, to zajrzyj do kursu HR Intro Fundamenty HR. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko, co dla ciebie przygotowałem, tak więc dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!